pierwszy dzień wiosny, nie? To jest ten moment, kiedy trzy swetry zajmują mi całą walizkę. Zima. Spakowałam się na kilka dni i pierwszy raz jestem z siebie zadowolona. Spakowałam niezbędne minimum i uważam, że wyszło mi to całkiem nieźle. Tutaj mam kosmetyczkę. Już wam pokażę, co jest w środku. Kosmetyczka jest z Victoria's Secret i dzieli się na dwie części. W jednej mam część pielęgnacyjną, a w drugiej kosmetyki do makijażu. I wzięłam sobie dużo tych nowości, które wam pokazywałam w ostatnim filmiku o mojej toaletce. Te produkty z MAKA. Wzięłam tutaj ten podkład i kilka innych rzeczy, więc jestem ciekawa. Puder. A tutaj oczywiście takie rzeczy jak szampon, maszynki i inne przybory. Mam też dużo próbek, bo właśnie takie rzeczy są idealne na wyjazdy. I maseczka na twarz, może dzisiaj sobie ją zrobię. Dostałam ją na urodziny. Krem do twarzy, jakiś inny szampon. Więc tak, takie rzeczy na wyjazdy sprawują się idealnie. I tak wygląda moja walizka. Czemu to tak skrzypi? Come on. Gdzie jest Izunia i co tutaj się dzieje? Izunia maluje w tym tygodniu w Rzeszowie. Stwierdziłam, jak tylko zobaczyłam prognozę pogody na ten tydzień, powiedziałam, że nie, skończyło się, ja mam tylko dosyć. Jak wiecie, zasypało nas, mamy temperatury tutaj na południu Polski, na polu dochodzące do minus 12 stopni Celsjusza w nocy. Ja powiedziałam, koniec. Ja nie będę marzła już na przystankach, w autobusach, w busach. Poza tym podczas takiej pogody autobusy i busy się spóźniają lub w ogóle nie przyjeżdżają. Ja mam problemy z dojazdem na uczelnię, to mi zajmuje jeszcze więcej czasu. Ja jestem wykończona, zmęczona, przemarznięta, głodna. Powiedziałam nie. Zobaczymy, zrobię sobie taki test. Przez tydzień będę mieszkać w Rzeszowie i zobaczę, czy rzeczywiście będę oszczędzać więcej czasu, czy będę mniej zmęczona, czy będę bardziej produktywna, czy odczuję różnicę. Sprawdzimy. I wy sprawdzicie to razem ze mną, będę nagrywać codziennie i najprawdopodobniej połączę to w jednego vloga. Wynajęłam tutaj apartament w Rzeszowie, blisko uczelni, mam 5 minut na mój wydział i wynajęłam to za pomocą strony Booking. Jak wiecie, jak my gdziekolwiek wyjeżdżamy, to zawsze korzystamy właśnie z Bookingu. Jak byliśmy ostatnio w Warszawie, pokazywaliśmy wam też ten apartament, to właśnie z tej stronki i pierwsze 10 osób, które skorzysta z tego kodu, który ja wam zostawiam w opisie, ma zniżkę, zwrot 50 zł na swoją rezerwację. Więc jeśli gdziekolwiek jedziecie w Polsce, no nie wiem, do jakiegokolwiek miasta, możecie skorzystać z tego linku, macie 50 zł zwrotu, jesteście 55 dych do przodu. Co z Kotem i z Bartusiem? Zostali w Stalowej, ale Bartuś jutro mnie odwiedza, przyjedzie tutaj samochodem do Izuni, więc na pewno go zobaczycie. Więc to nie jest tak, że się nie widzimy, on tutaj przyjedzie. Na razie to tyle z update'ów, ja zabieram się za lekcje i przygotowywanie się do zajęć. Fun fact na temat Rzeszowa. Rzeszów ma taką okropną wodę, że nie jestem w stanie wypić nawet herbaty zrobionej z wody z kranu, z kranówki. Zobaczcie, kto przyjechał do mnie. Cześć. Zobaczcie, jaką ma ładną koszulkę. Pokazywaliśmy ją w holu zakupowym. Jest ze sklepu Hollister.
robi kawkę. Oczywiście swojego ukochanego Starbunia. Testujemy. Co to jest? Zaparzacz? Ekspres. Okej. Okay. Nie zaparzacz. Właśnie przyjechałem, jechałem 2 godziny, bo są straszne korki przez tą pogodę. Dobrze, że w sumie Iza zarezerwowała sobie ten apartament, bo jakbyś teraz miała jeździć Marcelami, to by była masakra. Bo no, przejazd kolejowy był zamknięty, a nie jechał żaden pociąg na przykład, tak? Wypadki, w rowach leżą samochody, jest strasznie. Pogoda, no cały czas śnieg pada. Już od 2 dni. Dobrze, że ty dojechałeś szczęśliwie. A no to pewnie. Tak. Jechałeś ile? 2 godziny? No 2 godziny się samochodem, jechało. To ile ja bym jechała buzem? No normalnie się jedzie godzinę, jechałem 2 godziny. No straszne korki, w ogóle śmiałam się, że jest pierwszy dzień wiosny, nie? A mamy... No. Fajnie, mamy zima pierwszego dnia wiosny. Jutro pierwszy dzień wiosny, dzień wagarowicza. Robisz sobie wagary? Ja pamiętam, jak kiedyś na wiosnę po prostu ogniska się robiło na pierwszy dzień wiosny, dzień wagarowicza, a teraz mamy śnieg, możemy sobie ulepić bałwana. Bałwana można ulepić na dzień. I takie pewnie będą jutro mamy, tak mi się wydaje. No. W Millennium otworzyli nowe miejsce, sushi na wynos, ja już tam jadłam i bardzo mi smakuje, to jest dobre rozwiązanie, jak właśnie jestem na uczelni i chcę sobie coś wziąć na szybko. I teraz Bartosz robi test i będzie kosztować. Jedynym minusem jest ten oto sos sojowy, który jest pakowany jak ketchup w McDonaldzie. I jak już to otworzycie, to musicie wylać cały ten sos. I to jest bardzo niewygodne, ponieważ w Hoshi Sushi, jak bierzecie na wynos, to tam wam dają sos sojowy w takiej malutkiej buteleczce, którą typu możecie sobie... rybka. Tak. No. I możecie sobie ją odkręcać i zakręcać. Ale dużo wasabi. Tak? Wasabi! I twój ulubiony imbir też jest go dosyć sporo. No właśnie go dałem. Czekaj, sos ci otworzę. Mamy marzec i Bartosz wrócił już do picia energetyków. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to miesiąc luty był miesiącem bez energetyków. Bartosz ogólnie jest troszeczkę uzależniony. Nie, i właśnie tym miesiącem udowodnił, że nie był. Patrz, nie, właśnie to jest takie... Patrz, jak wybrnęłam pięknie. Nie, to jest takie udowodnienie siebie, nie? Bo ludzie mówią, o, pijesz tak tego, te energetyki, chyba uzależniony. A ja sobie w lutym nie wypiję ani jednego i co? Ha, szachmat. Bartosz bardzo lubi testować swoją silną wolę i robi sobie takie miesiące. Właśnie luty był jego miesiącem bez energetyków, marzec jest miesiącem bez słodyczy, bardzo mocno je ogranicza, nie kupuje słodkich jakichś batonów, cukierków, czekoladek, takich rzeczy. Słodyczy z Ameryki nie jem. Mhm. No. A takie słodkie rzeczy, tylko płatki. I jesteś już prawie pod koniec. I jak się czujesz? Nie ciągnie cię? Nie masz ochoty? Ale bym zjadł. Na przykład jak Izunia je Kinder Bueno. Nie, no znaczy Kinder Bueno jest fajny i taki zawsze jedno sobie fajnie zjeść. No zawsze jedliśmy na pół. Tego mi szkoda, ale nie chcę, po prostu nie chcę. A bo jak mi kupiłeś na Dzień Kobiet to całe takie piękne pudełko, jak się to nazywa? Raffaello. No to właśnie to jest to, że takie jedno zawsze fajnie smakuje, nie? Że fajnie jest zjeść takie jedno Kinder Bueno. Ja bym nie potrafiła się powstrzymać, ja nie mam takiej silnej woli. No wiesz, jak ja widzę Rizesy jak leżą? Ale nie, jeszcze ile? 10 dni, nie? 10. Tak. A jakim miesiącem będzie kwiecień? Bez słodkich napoi. Znaczy woda i soki świeżo wyciskane. I kawa, herbata, tak? No to kawa, herbata da nam... Ja sporadycznie też piję. Ale odstawia wszystkie gazowane? No. Gazowane chciałbym odstawić te głównie. No ewentualnie tylko wodę gazowaną, bo lubię wodę gazowaną. No, ale Pepsi, Timbark... No wszystko nie? Idzie w odstawkę? Wszystko idzie w odstawkę. Najlepszy serial ostatnio. Polecamy wszystkim. Jest sztos. Tudorowie. Dzień dobry, witam Was w środę. Ja jestem już po zajęciach, nic rano nie nagrywałam. Bartosz wrócił przed południem do Stalowej, ponieważ ma pracę. Mieliśmy taki ambitny plan, żeby iść na pyszne śniadanie, ale wygrało spanie. Zdecydowaliśmy, że wolimy się wyspać niż zjeść śniadanie. No cóż, priorytety. Hashtag dorosłość. Jesteś albo wyspany, albo najedzony. Ale teraz kupiłam sobie sushi znowu w tym samym miejscu, które pokazywałam Wam wczoraj wieczorem. Codziennie sushi, wiecie, jak na biednego studenta przystało, nie? Update, jeśli chodzi o mieszkanie w Rzeszowie.
Czuję się, jakbym była na wakacjach. Wstaję godzinę przed rozpoczęciem zajęć, wracam, kiedy jest jeszcze jasno. Nagrywam tego vloga w dziennym świetle. Taki filmik nie pojawił się od kilku miesięcy. Wszystkie ostatnie filmiki były nagrywane w sztucznym oświetleniu po nocach, w oświetleniu lamp, softboxów, więc jestem przeszczęśliwa, możecie mnie zobaczyć w naturalnym świetle. To rozwiązanie jest dobre właśnie w takich sytuacjach kryzysowych, jak teraz, kiedy mamy okropną pogodę i nikogo to nie interesuje, że przecież ty musisz jakoś dojechać, że drogi są nieprzejezdne, że komunikacja miejska się spóźnia. W Stanach byłoby to nie do pomyślenia, już dawno ogłoszony byłby snow day i wszystkie szkoły, wszystkie zajęcia byłyby odwołane. No tutaj nie musisz być na czas i nikogo to nie interesuje, spróbuj się tylko spóźnić. Więc tutaj odpada mi ten problem, nie muszę się o to martwić. Na pewno zdecyduję się na wynajęcie takiego apartamentu też na przełomie maja i czerwca, kiedy to będzie koniec semestru, będę miała dużo kolokwiów i zaliczeń. W tym semestrze, jeśli dobrze liczę, czeka mnie 7 egzaminów, więc to będzie też taki ciężki okres. I fajnie będzie, jeśli ja będę tutaj na miejscu, bo mogę sobie wrócić na mieszkanie i mogę się uczyć. O, i zobaczcie, jakie piękne słoneczko wyszło. Idziemy do kina. Hej, witam się z wami w kolejnym i ostatnim dniu tego vloga. Jak widzieliście, wczoraj byłam w kinie, wybrałam film Patryka Wegi, Kobiety Mafii. No, powiem wam, że mocna średniawka film. Na film Webi oceniłam na 5 gwiazdek na 10, więc średnio. Chyba miałam za dużo oczekiwania. No nie wiem, dajcie mi znać, ale troszeczkę mam takie poczucie straconego czasu. Film był bardzo długi, ponieważ trwał ponad 2 godziny. Dodajmy do tego pół godziny reklam, więc miałam 3 godziny wyjęte z życia. Wolałabym w tym czasie oglądać 3 nowe odcinki Tudorów. Jak wiecie, teraz mam obsesję. Byłam w kinie sama, to też jest ciekawe. Dajcie mi znać, czy wy lubicie chodzić do kina sami, same. Ja nie mam z tym problemu, tak samo lubię chodzić sama do restauracji. To jest chyba taki fun fact, tego o mnie nie wiecie, ale ja lubię spędzać czas sama i to mnie bardzo relaksuje. Pomimo, że i ludzie często się dziwią, bo ja jestem taka otwarta do ludzi, jestem taka zawsze wesoła, a najbardziej właśnie relaksuję się w swoim towarzystwie. Ludzie mnie na dłuższą metę męczą. A i jeszcze dziękuję wam za wszystkie głosy oddane w ankiecie na Instagramie. Na Kobiety Sukcesu na pewno się jeszcze z Bartoszem wybierzemy, być może uda nam się w tym tygodniu, albo na tym weekendzie najlepiej. Szliście łeb, głosy były wyrównane i sama zdecydowałam, że wybiorę się na Kobiety Mafii. No i co? Średni wybór. No ale cóż, ja już kończę, jestem już spakowana, jadę na zajęcia, dzisiaj jestem cały dzień na uczelni, no i potem czeka mnie droga do salowej i wracam do domku, do Bartusia. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w następnym filmiku, do zobaczenia, pa!